zza kulis w Chili Z. Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na kolejną rozmowę zza kulis, a moim dzisiejszym gościem jest mężczyzna, który porównywalnie do wcześniejszych osób, które już mnie tutaj odwiedzały, jest prawdziwym multiinstrumentalistą. Długo się zastanawiałem, jak cię przedstawić. Pisarz i podróżnik, poszukiwacz własnych przygód, warszawiak, tata, którego słucha się równie przyjemnie jak czyta, tak piszesz i tak mówią o tobie. Dobry wieczór, cześć, Wojtek Friedman moim dzisiejszym gościem. Cześć, dzień dobry. Nie wiem jak mam, ja mam się przedstawić chyba tak normalnie, Wojtek Friedman, tata, to jest fajne dla mnie, a resztę to są takie etykietki, które mi się gdzieś tam przyczepią do mnie zawsze. Fajne, ale to się wszystko zmienia, jak w życiu. Ja dzisiaj może tak. Faktycznie to wszystko, co wymieniłeś, to mnie dotyczy. Mówisz często o sobie, że nie lubisz słowa pisarz, że bardziej utożsamiasz się z nowelistą. Powiedz, jaka jest przyczyna takiego stwierdzenia, albo od którego momentu twoim zdaniem zaczyna się być pisarzem, a w którym momencie jest się jeszcze nowelistą? Nowelista to jest rzecz łatwiejsza, bo się mniej pisze zawsze, bo jak jest nowela, to jest krótsza i mniej roboty, a to tak mi się wydaje. I też tak mówię trochę żartem, że od nowelisty do noblisty jest dużo bliżej i też to jest takie inne postrzeganie od razu, jak powiesz jeszcze niewyraźnie, jak masz wadę wymowy i powiesz jestem noblistą, no to wszyscy mówią kim? A noblistą i wtedy jest co innego. Nie, tak mi się wydaje pisarzem. To trzeba mieć też trochę w CV tych rzeczy. Właśnie, w którym momencie można siebie twoim zdaniem określić pisarzem? Od momentu, od którego ludzie to zaczynają od cię uznawać? To zależy od ciebie. Są takie czasy, że się możesz określić nawet, nie napiszesz książki. Jak chcesz być, bądź pisarzem, bądź kim chcesz. Jest dewaluacja zawodów, jest dewaluacja wyższego wykształcenia, waluty, tak, wszystkiego, tak jest, ale tak jest. Jakbyś ty miał siebie wychowania, tak jest. To prawda, jakbyś ty miał siebie osadzić, to dlaczego akurat odpychasz od siebie tą formę dotyczącą tego, by nazwać siebie pisarzem? To wynika z jakiegoś nabytego społecznego dyskursu, kompleksu? Dlaczego odpychamy od siebie możliwość przypisania sobie czegoś, czym de facto się zajmujemy? Chyba u mnie to jest kompleks na pewno. Mnie to jest kompleks. Ja uważam, że za mało zrobiłem, żeby dla mnie pisarz to jest ktoś, kto wchodzisz do biblioteki i widzisz nazwisko jedno i pozycji, które on zrobił, widzisz kilka, a nie tylko gdzieś pod telewizorem, jak się półka rusza, jest wciśnięte moje, bo to jest akurat ten centymetr, co trudno czasami człowiekowi robiącemu meble równo wyśrodkować. To moja książka jest po to, żeby tam po się ilu książkach nie było. Myślisz, nie że możesz nazwać siebie pisarzem, będziesz czuł się spełniony? Nie wiem, tak jak powiedziałem, to chyba zależy też od nastawienia. Jak następną rzecz napiszę, napisałem, jak ją polubię, jak mi się będzie wydawało, że to jest okej, że to jest coś fajnego i wtedy już dwie będę miał, no to na pewno mam bliżej do pisarza. No. Dzisiaj to jest ten gawędziarz jakiś tam, pierdoła, co siedzi i opowiada. Czasami rzeczy smutne, czasami rzeczy śmieszne. Jak ma chwilę czasu, to coś napisze i to jest w ten sposób. Ja też nie uważam, że to jest potrzebne określanie w jakiś taki sposób. A, to jest pisarz. Dobra, no okej, ale to jest malarz. No jak będę chciał, to namaluję coś. Miałeś gościa wcześniejszego, Piotrka tutaj, który jest człowiekiem wielu talentów, wielu zainteresowań. I to też jest fajne. No i tylko napisać, że to jest kto, że to jest raper. Przecież się zajmuje tym, co ma ochotę akurat i to jest wspaniała rzecz. To jest wolność, to jest możliwość wyrazu takiego, jak masz dany nastrój i to są najfajniejsze rzeczy. Ja bym tutaj nie... Utożsamiasz się z tą myślą? Nie do końca, ale bardzo mu zazdroszczę tego, że wiele rzeczy go interesuje i że mu to wszystko wychodzi. I to jest dla mnie fantastyczna sprawa, no. Ale ja nie potrzebuję, ja nie mam takiego, ja nie mam takiej potrzeby, żeby sobie gdzieś tam pisać, tak jak kiedyś w dowodzie był zawód jakiś, to ja go nie mam jeszcze. Może jak będę dorosły kiedyś, to będę miał teraz... Czy nazwałbyś siebie po prostu twórcą? Tak. Zdecydowanie bardziej twórca niż artysta? Tak. Nie lubisz określenia artysta?
Nie, bo to mi się kojarzy zawsze, jak miałem w szkole kłopoty, to mi nauczycielka mówiła, o, ten artysta idzie. I to właśnie, i to już, to był zwiastun tego, że coś będzie niedobrze, jak już tak mnie witali. W Polsce tak lubimy siebie kategoryzować, chociażby jeżeli chodzi o CIDG, Centralną Ewidencję naszego zatrudnienia. Tam też trzeba sobie przypisać jakiś konkretny zawód. Ale na szczęście możesz kilka, a nie jedno. Możesz, to jest, możesz. To jest, możesz wszystko. Ale słowo tam. Artysta dla tych najbardziej uzdolnionych tam występuje. W którym momencie postanowiłeś napisać książkę Baśka? To była bardziej jakaś chwila w twoim życiu, która spowodowała impuls, że zasiadłeś do tego i wylałeś z siebie określone historie na papier? Czy miałeś jak długo w głowie? Jak się kończą pieniądze, to takie pomysły masz głupie i wtedy zaczyna coś ci świtać. Kurczę, trzeba coś innego zrobić ze sobą, bo tu już jeden komornik, drugi komornik zobowiązania, a tego... w tej sakiewce pusto, więc zaczynasz kombinować, widzisz, co robią twoi przyjaciele, co robi środowisko i jeden nagrywa płyty, drugi robi coś innego, fantastycznego i wszystkim się dobrze wiedzie, a ty masz tylko zły nastrój i kłopoty, więc gdzieś tam zaczynasz kombinować, co jest z tym zarobkiem. I wtedy też fajnie, jak przychodzi moment, że zaczynasz się zastanawiać, w czym jesteś dobry. Ja zawsze pisałem i zawsze pisałem sobie tam swoje rzeczy, jakieś krótkie formy i nawet lubiłem odpisywać na głupie SMS-y w jakiś sposób. Zaczepnie lub nie, też w zabawnie. Tak, tak. Nietuzinkowy. Może to też ze względu na chęć, na to ego, żeby coś inaczej zrobić niż cały świat. Kiedy zaprosiłem cię do programu, zapytałeś, czy będzie dobre jedzenie, jest tylko woda gazowana, za co cię... I to lekko gazowana. Właśnie, za co cię bardzo przepraszam, ale... Ale to już zdrowa. Koniec, nie przyniosą nic tu do jedzenia. Zobaczymy, jak potoczy się ta rozmowa. Dobrze. Myślę, że... Jak zasłużę. Jak zasłużysz. Dobrze. To pójdziemy coś dobrego zjeść. W którym momencie zacząłeś myśleć o pisaniu? Bo to jednak jest coś takiego, że mówisz, że zdajesz sobie sprawę z tego, że lubiłeś pisać. No ale domyślam się, że musiałeś wiedzieć, że jesteś w tym dobry na jakiejś podstawie. To były wcześniejsze publikacje, czy to były talenty nabyte w szkole? Jak osadziłeś tego Wojtka w pisaniu i usiadłeś do tego, że chciałbyś stworzyć historię o przyjaźni, o Warszawie, o gwarze warszawskiej? Dobrze mi się teraz tą będzie wodą tutaj odbijało, dobrze, że siedzę tutaj blisko tego będzie takie dziwne efekty. Taki bit dodatkowy. Tak, jest, właśnie chyba może lepiej tutaj dla gości wodę bez gazu brać. Już odpowiadam. Ja z tym pisaniem, to chyba ja dopiero teraz mam, po tej napisaniu tej pierwszej książki, że chciałbym jeszcze, że chciałbym następną. Ale że to mam... ktoś cię zaprosił do tego projektu, czy sam siebie nie, zaprosiłeś? Nie, tą pierwszą książkę napisałem, bo faktycznie wykorzystywałem sobie czas, który mam dla siebie i w momencie, kiedy na przykład byłem w podróży jakiejś, czekałem na jednym dworcu, drugim dworcu, jechałem autokarem przez paręnaście godzin, no to żeby się zająć czymś, a nie tylko gapić się przez okno, no to miałem te swoje zapiski i zacząłem tworzyć w którymś momencie historię, która mi gdzieś pozwalała się czymś zająć. Ona pozwalała ci się czymś zająć, czy dawała jakiś upust emocjom? Też. I to była ucieczka od świata realnego w jakąś fikcję? Ja cały czas uciekam. Ja mam największą wprawę w tym, jak uciekać od rzeczy konkretnych, od rzeczy, nie powiem od dorosłości, bo to już zaraz zacznie, że jestem jakiś niedorozwój, swoją drogą jestem, ale ja jedyne, co dobrze robię w życiu, to uciekam. Uciekałem w chorobę alkoholową przez wiele lat, w zasadzie całe życie od momentu, kiedy zacząłem dorastać, od 15 roku życia uciekałem w środki zmieniające świadomość, w zasadzie do niedawna, i potem uciekam w podróże, to już jest dużo zdrowsze niż to, co robiłem wcześniej. Także tak, to może też była ucieczka jakaś. Chciałbym zapytać przede wszystkim, co ty w swoich historiach najbardziej chciałbyś przekazać drugiej osobie? Jakie emocje? Czy ty myślisz o tych emocjach w momencie, w których łapiesz za długopis? Czy to jest coś, co wychodzi po prostu bezpośrednio z ciebie? Myślisz o tym, gdzie postawisz ostatnią kropkę? No pewnie, bo jestem starym manipulantem i dla mnie mi zależy na tym, żeby ktoś
żeby ktoś coś odczuwał w momencie, kiedy jest ze mną, czy z czymś, co zrobiłem, czy jest to zdjęcie, które mi się uda zrobić, czy to jest tekst, który napiszę, czy to jest żart, który staram się powiedzieć, albo ewentualnie odegrać jakąś scenkę, to mi zależy na tym, żeby był odbiór. Na czym ci najbardziej zależało w przypadku książki Baśka? No chyba nie miałem takich. Mi najbardziej zależało, żeby tata mój, który zajmuje się pisaniem książek i przeczytał wszystkie książki, jak Chuck Norris. Przeczytał wszystkie książki, które są. Żeby odbiór mojego taty był taki, że to jest spoko, bo do tej pory, do momentu, kiedy napisałem tą książkę, w zasadzie nie miałem takiego sygnału, że coś, co robię, to jest akceptowane przez mojego tatę. Ja nie miałem problemu z tym, że czuję się niekochanym dzieckiem, a wręcz przeciwnie, jest wszystko spoko, ale jednak od tej twórczej strony, albo od strony na przykład zawodowej, no nigdy nie miałem takiego poczucia, że tata przychodzi i mówi, o super. No i tutaj pierwsza rzecz, którą zrobiłem i największe moje obawy, to było odbiór tego, jaki będzie odbiór przez mojego tatę. I w zasadzie to również było, kiedy mu wysłałem pierwszy egzemplarz, chyba już jeszcze niepoprawiony, i jak on po półtorej, chyba nie, po godzinie zadzwonił do mnie, bo szybko czyta, ja mało piszę, i zadzwonił i powiedział, słuchaj, mi się to podoba, to mnie opuściły od razu wszystkie lęki, jaki będzie odbiór na zewnątrz tego. A gdyby była jego reakcja odwrotna, to nie bym nie zrobił, jak każdy tam zakompleksiony i nie wiem, no tata mi dał w każdym razie taką moc, że już się nie przejmowałem się odbiorem tego, co będzie na zewnątrz. Już mi nie mam do tej pory czegoś takiego, że jeżeli wypuszczam coś i pokazuję przez ten kontakt na przykład social mediów czy czegokolwiek, jak coś ode mnie wychodzi, to już się nie stresuję. Nie mam czegoś takiego, że o rany, a co teraz, a jak ktoś mi coś powie. No, powiem nieelegancko, ale nie, bardziej się przejmuję sobą już i tym, co moi bliscy mają do powiedzenia, albo co się z nimi dzieje, a nie to, jak ktoś mnie odbierze, ponieważ nie jestem w stanie zapewnić wszystkim rozrywki, nie jestem w stanie zapewnić wszystkim emocji. Każdy ma inny odbiór i na szczęście tych ludzi, którzy tworzą, tych twórców, o których mówiłeś, jest całe mnóstwo i można sobie wybrać fajny kanał. Też są takie dziwne czasy, że ludzie wybierają sobie czasami do obserwowania tych, których nie lubią. No i to jest też super. A będę oglądał i będę siedział tam, mu zaglądał w to i będę mówił, a patrz jaki a że mu znowu wyszło. Zamiast coś fajnego zrobić naokoło siebie i mieć to, co cię mobilizuje, to, na czym się możesz skupić, co ci rozwinie, co ci da uśmiech, no to też jest tak, że czasami w drugą stronę to idzie. No dlatego jakby powiedziałem, taką miałem życiową, fajną historię z wysłuchaniem kiedyś tego, co opowiadał Henry Rollins i z taką jego opowieścią. I mi się to do tej pory bardzo dobrze jednak żyje dzięki temu, co on powiedział. Wszystkich nie, że tak powiem, nie załatwisz, żeby byli zadowoleni. Każdy to nie ma opcji, żeby cię wszyscy lubili. I tym trzeba sobie po prostu wiedzieć. Tworzysz dla tych ludzi, którzy się za tobą pójdą i powiedzą, super, to jest super. A na pewno będzie tyle też drugie osób, które powiedzą, co to za gówno jest. I tak będzie zawsze. Więc... Ale w przypadku książki Baśka od razu poczułeś tylko pozytywne emocje? Tylko. I do tej pory tak naprawdę, może jestem ignorantem jakimś fantastycznym i potrafię o siebie na tyle zadbać, że nie czytam komentarzy jakichś, ale ja się nie spotkałem z tym, że ktoś powiedział, ja, co to jest w ogóle? Nie, a wręcz osoby, których ja nie znam, czy już nie mówiąc, że redagowały, ale przy czytaniu tej książki wracały z informacją, że to jest w ogóle super rzecz. I to mi dało naprawdę moc, bo to nie było ani po znajomości, ani to nie było jakieś bo to jest tego znajomy, nie, no to ja tam... Nie, to jest... Poza tym ja wierzę, że to jest fajna rzecz. Mi się tą książkę fajnie czytało. Oprócz tego, że nawet gdzieś tam miałem trochę inny pomysł na początku, ale jak już ją dostałem,
skończyliśmy ją, pracować nad nią, przecież to jest zespół osób do tego, jest, są ludzie od promocji, jest moja osoba, która, Marta Syrwit, która to jest redakcją literacką, dzięki której ta książka wygląda w ten sposób. Następną też z nią staram się współpracować przy następnej książce. I wydaje mi się, że to jest tak, że te wszystkie osoby, które pracują, że to jest, no... Zespół naczyń powiązanych ze sobą. Rozmawiamy o historiach zza kulis. Jedną z nich jest wspomniana twoja choroba alkoholowa, o której mówiłeś już trochę. W którym momencie młody człowiek uświadamia sobie, że to już nie są jakieś zabawy młodzieńcze, wybryki, tylko zaczynasz mieć problem z samym sobą i twoja historia może potoczyć się nie tak, jak gdzieś tam sobie wcześniej myślałeś, czy o tym się w ogóle nie myśli i to jest efekt domina. Ale który? Który młody człowiek? Bo zapytałeś, Max, w którym momencie młody człowiek sobie zdaje sprawę... W którym momencie ty jako młody człowiek pomyślałeś sobie... Nie, oczywiście wiem. Słuchaj... Bardzo, bardzo to zależy pewnie od zdarzeń, od tego niestety piciorysu, o którym to się mówi, od tych twoich rzeczy, od tych kłopotów, w które wpadniesz. No, czasami są to bardzo przykre rzeczy, które się wydarzą wcześniej i wtedy masz dowód na coś, nie musisz się więcej przekonywać i sobie zdajesz sprawę i starasz się uratować siebie, a czasami no wiem, że to musi 40 lat minąć na to, żebyś wiedział, że nie dasz rady tak dłużej, nie uratujesz się, jeżeli nie zaczniesz coś ze sobą robić. No ja potrzebowałem 40 lat, chociaż dowód na to, że jestem chory, dostałem bardzo wcześnie na pierwszym leczeniu. Byłem jako 25-letni typ. No. Z niewykształconym jeszcze jakimś kierunkiem życiowym, z człowiekiem, który nie miał wyuczonych emocji swoich, który siebie nie znał, to ja już wiedziałem wtedy, że już jest źle. Ja z alkoholu i ze środków zmieniających świadomość bardzo szybko zacząłem korzystać, jako kilkunastoletnie dziecko, no można powiedzieć, przecież nie chłopak, no miałem, nie wiem, 14-15 lat, 17, kiedy zacząłem się odurzać konkretnie już i tak trwało do 25 roku życia, kiedy już konsekwencje były ogromne, kiedy już miałem wypadki samochodowe pod wpływem, kiedy już się bardzo złe rzeczy działy i tak naprawdę no to już był moment, w którym trzeba było coś ze sobą zrobić i ja już wtedy zacząłem korzystać z poradni zdrowia psychicznego i miałem wtedy parę lat abstynencji. Niestety to nie poszło w jakąś ciągłość. Po kilku latach wróciłem do nałogu i w zasadzie teraz no liczę, dzisiaj ważny jest dla mnie, dzisiejszy dzień, chociaż już mam tej abstynencji z 7 lat, to dalej nie zakładam nic, tylko do dzisiejszego dnia jest dla mnie ważne, żeby sobie utrzymać to wszystko w ryzach. Czy takie problemy biorą się z nadwrażliwości emocjonalnej z reguły, czy nie ma reguły? Trudno mi powiedzieć, nie jestem psychoterapeutą, chociaż myślę, że gdzieś tam w którymś momencie życia może na tą drogę pomocy wejdę. Fajnie jest o sobie mówić, że się jest nadwrażliwym i to wszystko tą kołdrą przykrywać, a mi nie wyszło, to mi nie wyszło. Ja mogę mówić o sobie, to mi się wydaje, że tak, że ja byłem za emocjonalnie, byłem nierozwinięty zupełnie, niedorozwinięty emocjonalnie i mnie wszystko potrafiło podłamać, wszystko potrafiło mnie zasmucić, a z drugiej strony ta nieumiejętność operowania swoimi uczuciami prowadziła czasami do agresji zupełnie takiej nieadekwatnej do sytuacji, do zdarzeń w moim życiu. No i też takiej agresji niekontrolowanej, więc z jednej strony to można powiedzieć, a nadwrażliwy, czyli masz wyobrażenie o sobie, że to jest biedny, że jemu powiesz coś takiego, ty masz krzywy mankiet i on się obrazi, i on się załamie, a z drugiej strony ja byłem osobą, która tak reagowała prawie, że łzami na pewne rzeczy, które nie miałem wpływu, a mnie smuciły, a po czym dostawałem w tym samym momencie, dostawałem agresji, której nie kontrolowałem, która się kończyła w bardzo zły sposób, już nie tylko słowami, ale i w jakichś tam innych autodestrukcyjnych rzeczach, albo wręcz w stosunku do innych osób. No więc to tak,
No trochę trudno mi odpowiedzieć, ale tak, ale pewnie to jest z jakiegoś niezrozumienia i z jakiejś nadwrażliwości. Bardzo szeroko pojętej nadwrażliwości, bo też nie wiem, jak powinniśmy mówić, tak jak powiedziałem. Czy jest to coś takiego, że bierzesz do siebie, zamykasz się, czy jest to też tak, że reagujesz w inny sposób. Moim dzisiejszym gościem jest Wojtek Friedman, pisarz, podróżnik, ale przede wszystkim Dawidamek i oszust matrymonialny. Jest. I poszukiwacz, gawędziarz i poszukiwacz własnych przygód, a tych przygód jest co niemiara, więc kontynuujemy ciekawą rozmowę. Rozmawialiśmy o trudnych tematach, ale czasami warto o trudnych tematach rozmawiać, bo one powodują, że po pierwsze jest nam lżej, a po drugie możemy dać komuś dzięki temu kopa do tego, by zmienił swoje życie. I tak ja to postrzegam, przychodzą do mnie twórcy, artyści, osoby, które mają za sobą historię, o których usłyszeć gdzieś normalnie w mediach jest bardzo trudno, a później jak zaczynamy rozgrzebywać te tematy na czynniki pierwsze, to wychodzi, że wcale nie było tak łatwo i to jest najistotniejsze, by każdy rozumiał, że zero-jedynkowo nigdy nie jest. I teraz pytanie, jak twoim zdaniem terapia może pomóc człowiekowi, jak może zmienić, czy ty korzystałeś z niej raz, czy korzystasz nadal, czy uważasz, że to jest w tej chwili standard, który powinien docierać do coraz większej ilości osób, bo świat jest coraz bardziej brutalny, tak możemy powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym wrócić do pierwszego zdania, które powiedziałeś, bo nad resztą już się nie umiem skupić, bo mam taką trochę nadpobudliwość. Ja mam taką tendencję do przegadywania swoich pytań. Słuchaj, mówisz o trudnych tematach. Trudne tematy to były rozszerzonej matury w tym roku z matematyki. To są dla mnie trudne tematy, resztę to są tematy życiowe. To nie jest. Nigdy do rozszerzonej matematyki nie zaglądałem. Nie zaglądaj, bo to są naprawdę trudne tematy. Ale rozszerzony polski to z kolei była. Wszystko rozszerzone to jest już, brzmi, że to już naprawdę trzeba więcej odrobinę wiedzieć, więc dla mnie to są strasznie trudne tematy, a resztę to są tematy mocno życiowe. Jeżeli masz doświadczenie życiowe, no to ci się o nich wcale trudno nie rozmawia. One mogą być przykre w odbiorze, tym bardziej, jeżeli masz osobę bliską, w rodzinie masz problem, to są przykre tematy, tak, ale dla mnie chyba już nie trudne. Ja zauważyłem, że no jest taka, o czym powiedziałeś, o tendencji, od tego, że się coraz więcej osób na ten temat mówi, o tych problemach psychicznych, o jakichś chorobach, o których się nie mówiło do tej pory. I to bardzo dobrze. No, mi się na ten temat akurat najlepiej rozmawia, bo jest to temat, który znam. Może to jest w ten sposób, gdybym był po zasadniczej szkole, na przykład samochodowej, i byśmy teraz rozmawiali o budowie gaźnika, no to dla kogoś też byłaby to ciężka rozmowa i trudna, no bo nikt cholery nie wie, gdzie jest ten dyferencjał, czy inne tam części, wdech i wydech. A dla osoby, która ma doświadczenie i siedzi w tym wydechu już długo, no to też by była gdzieś tam do ogarnięcia te tematy. Dla mnie tak. Ja uważam, że dobrze, że ludzie zaczynają korzystać i się zaczynają przekonywać. Też to trochę traktuję jak skoro się wcześniej nie mówiło, a teraz się mówi więcej, no to też zauważam taką trochę tendencję, nie powiem, że modę, ale tak, że dzisiaj wszyscy zaczynają mówić na temat psychoedukacji, na temat terapii, na temat tych rzeczy. Ja uważam, że to jest indywidualna sprawa. Jak ktoś potrzebuje, powinien spróbować. Może jest to kierunek, który mu pomoże. Na pewno nie na siłę, na pewno nie jest to taka rzecz, że jak wszyscy, to ja. Nie uważam też, że powinno się w siebie na tyle zaglądać i sobie wygrzebywać pewne rzeczy, żeby się doszukiwać, a może ja powinienem to przerobić, a może ja powinienem to przerobić. Życie jest fajną sprawą i codzienność i życie codzienne jest na tyle dostarcza emocji, na tyle dostarcza bodźców, że no, powinno się to jakoś. W którym jakoś momencie nauczyłeś się postrzegać cieszyć życiem, po swojem? Ja? Życiem codziennym, o którym mówisz. W którym momencie zrozumiałeś, czy terapia pomogła ci zrozumieć, że to, co było, już nie pisze się w rejestr, jak to się mówiło w przedszkolu, i że jesteś tu i teraz i masz wpływ tylko na dzisiaj. W poprawczaku tak mówi, a nie w przedszkolu, kochany. To już zależy, kto gdzie i jak, tak, co uważa. Tak. W którym momencie. To cieszenie się z życia, to, to,
też jest umiejętność, no bo ja się na pewno jak chlałem od rana do nocy, to nikt mi nie powie, że ja się nie cieszyłem wtedy życia. Ja się dopiero cieszyłem fantastycznie, jak się potrafiłem nachlać, naćpać i wszystko w życiu mieć i jeździć jeszcze do tego skuterem wodnym w pełnym upale po butelce wódki, to mi ktoś powie, że ja się nie cieszyłem. Ja się cieszyłem życia jak mało, cieszyłem się z życia jak mało kto i pewnie jeszcze w 100 innych przypadków tutaj napisał. Ale w inny sposób się cieszę dzisiaj. Więc to jest taka... Jak inny? Bardziej świadomy? Bardziej poukładany? Chciałbyś w ogóle układać to, kategoryzować? Czy zakładasz, że to są różnego rodzaju etapy? Ja myślę, że to są etapy. Ja myślę, że to są etapy takie, że są rzeczy, które cię cieszą. W danym momencie. Co cię cieszy najbardziej? Telefon od młodego człowieka, od mojego syna i wymiana jakiejś informacji, że z nim jest wszystko w porządku, że on mówi, słuchaj, miałem fajny dzień na przykład, albo przespałem się i kurczę, ale dobry humor, mam nastrój jakiś, bo ja wiem, że jest to człowiek bardzo wrażliwy i mówię o moim synu i cholernie podobny do mnie, aż mówię tak, że trochę czasami przeraża mnie, że te wszystkie rzeczy, przez które ja przechodziłem, no że jest gdzieś możliwość, że go to tak samo będzie frapowało w życiu i też będzie się za bardzo czasami przejmował i za bardzo poszukiwał jakichś rzeczy. A ty wiesz teraz, co powiedzieć swojemu synowi w momencie, w którym jest w wieku, w którym, tak jak mówisz, frapują go podobne rzeczy w stosunku do tego, czego tobie ktoś w tamtym momencie na przykład nie mówił? No ja taką jedną rzecz, którą ja mu staram się przekazać ze względu na moje doświadczenie w tej chwili i nie tylko jemu, bo nawet jak rozmawiam z moimi rówieśnikami, chociaż moich rówieśników już coraz mniej jest, bo ja mam dużo lat już, to ja wiem, co u mnie zrobiło największy problem. To zrobiło ten brak wiary w siebie. Tak jak zacząłem tą książkę moją, już też opowiadam o tym, jakby to jakiś mit był, ale dla mnie to był największy problem. Że ja potrzebowałem cały czas tych potwierdzenia tej swojej wartości, albo szukałem jej, albo chciałem ją za wszelką cenę wszystkim udowodnić, że ja jestem coś warty. Że ja... Z czego wynikał brak tej wiary w siebie? Czy to było obciążenie... No u mnie na pewno była to kwestia wychowania. Mój tata jest osobą znaną i jak dziecko wyrasta w czymś takim, gdzieś tam w jakiejś pozycji swoich rodziców i widzi to, a jest jeszcze nie jest pierwszym dzieckiem, tym takim najważniejszym jedynakiem, którego potem wszyscy, prawda, wszystko może zrobić, tylko jesteś drugim dzieckiem i jeszcze się wychowywałem w domu, gdzie mój brat akurat bardzo był pięknym dzieckiem, blondynem z niebieskimi oczami, a ja jakoś się urodziłem trochę inaczej i miałem te oczy, miałem takie, jak pokażę wszystkim, tu miałem jak mały Japończyk, u mnie dopiero było oczy widać w trzecim roku życia, a jeszcze miałem potem okrągłą buzię po lekach na astmę i dosyć szybko tyłem, więc ja, no, dużo rzeczy było takich, co akurat u mnie w życiu pokazały, że ja nie zupełnie nie istniałem, że ja zawsze zazdrościłem komuś, żeby ktoś był szybciej biegał, bo ja nie mogłem. Lepiej grał w piłkę, bo ja miałem zadyszkę, bo byłem astmatykiem. Lepiej się szarpał, bo ja do piątej czy do szóstej klasy dostawałem w półzon od co drugiej osoby i się nie umiałem nawet obronić. Mogę wymienić ci tutaj całą listę rzeczy, które powodowały u mnie to dorastanie, które były pokazane. Tak jak powiedziałem ci, mój tata był osobą znaną, nie było telewizji, było dwa programy, nie było internetu, więc jak ja wychodziłem z tatą na Polną na zakupy i wszyscy mówili, o, panie Stefanie, i w ogóle wszyscy, to ja nagle myślałem, że ten tata to jest w ogóle najbardziej znaną osobą na świecie, no, że nie ma innych bardziej. No ale to się wtedy w latach 80., 90. nie rozmawiało się z dziećmi o normalności, o tym wszystkim, co ktoś czuje, tylko to była norma i miałeś to przyjąć do łba. Jak nie przyjmowałeś, to twój problem był. No i faktycznie był mój problem potem tego dorastania, tego, że mój brat umiał więcej zrobić, był cudownym dzieckiem,
inaczej postrzegającym świat, radzącym sobie w kontaktach z rówieśnikami. Ja byłem zupełnie inaczej. Mi nic nie wychodziło i potem nagle zobaczyłem, że muszę znaleźć szybko tą drogę taką, którą będzie mnie świat zauważał. Więc jeżeli wszystko było u niego w porządku, to ja starałem się zrobić odwrotnie, podświadomie pewnie. Czyli wszystko rozesrać naokoło, zepsuć, być agresywny, wybić szybę najchętniej głową i to po wypiciu butelki wina duszkiem. I wtedy wiedziałem, że mnie bardziej zauważą niż jego jakieś tam wyniki w szkole, no bo co to wyniki w szkole, każdy może mieć, a wybij głowę, a wybij tutaj, prawda, szybę lustra. Nie, to zupełnie jest co innego. I u mnie zaczęło być, pokazało mi drogę to, że jeżeli ja wypiję w bardzo młodym wieku butelkę wermutu, wypiję w szatni w szkole na raz i obrzygam wszystkie kurtki, które wiszą, to potem wszyscy będą mówili, ty, ale ten to umie, nie? W porządku. Wuju! No, ty to jesteś. I dla mnie to takie, że mi parę osób z takich samych patusów jak ja jestem, to mi pokazało, że a jednak, o, super, to jest fajne. I to ja miałem następną drogę na następne, tak jak powiedziałem, na następne 10 lat. Im gorsze rzeczy robiłem, im bardziej wchodziłem w autodestrukcję, tym miałem większy poklask. I wreszcie miałem ten poklask, bo na początku go nie było, bo nie było go w domu, bo mówię ci, że nie potrafiłem grać w piłkę, bo jak przebiegłem 2 metry albo kosili trawę, to się dusiłem jak nie wiem co, jako dziecko astmatyczne. Wtedy były leki, to na astmę to były takie, jak się leczyło bydlęta, więc jak miałem te wszystkie, już mówiłem o tym setki razy, ale jak się dostawało takie szczepienia czy coś, no to ja puchłem od razu, no to wiadomo, że było jeszcze gorzej. No i do tego doszły wszystkie rzeczy, pewnie te takie uwarunkowania, że nie do końca się czułem ze sobą dobrze. Wszyscy mieli te fajne koleżanki, ja nie do końca i to wszystko przeszło u mnie jakąś taką drogę. Dzisiaj się czujesz ze sobą dobrze? Dzisiaj się czuję ze sobą fantastycznie, chociaż mam koszulę niewyprasowaną. No, dlaczego mówisz, bo nie zdążyłem. Dlaczego mówisz, dlaczego mówisz o sobie tytułem patus w teraźniejszości, skoro zrobiłeś już wszystko dla siebie takiego, co... No bo uważam, że mam skillsy do tego i mam bardzo dużo w CV tych rzeczy, które nie są do końca fajne. Ale to ode mnie zależy, co ja dalej ze sobą zrobię, bo ja niestety te przeżycia mam, od których nie ucieknę, ale dzisiaj ja dbam o siebie. Dzisiaj jestem trzeźwiejącym człowiekiem, dzisiaj jestem człowiekiem wykąpanym, nieuprasowanym, ale to wszystko zależy ode mnie. Bardzo dziękuję i również bardzo mi się podoba to, co masz tutaj na sobie. Słuchaj, mój drogi, i to wygląda w ten sposób, że ja już wiem, pewne rzeczy mam w sobie, ale ja nie będę od nich uciekał. On mi też pozwoliło, na przykład ta książka, którą napisałem, to są moje przeżycia, które na przykład spotykam znajomych mojego taty, którzy też mnie znają, znają rodziców i mówią, no słuchaj, ale jak ty żeś to fantastycznie napisał? Skąd ty takie, ty musiałeś posłuchać tyle rzeczy, takich opowieści i to tak pięknie przełożyłeś? No akurat większość, jak nie wszystkie te rzeczy w tym moim opowiadaniu, w tej mojej noweli, to są moje rzeczy, które dzisiaj się czyta śmiesznie i ktoś myśli, że jeżeli to jest fikcja literacka wymyślona, no to jest super i w ogóle i to jest, ktoś mi napisał nawet w recenzji tej mojej książki, no tak, no wszystko fajnie, ale to jest taki, co się kupy nie trzyma, przecież to wymyślone od góry do dołu. Cieszę się, że tak ludzie myślą, ja niestety musiałem przez to przejść, to jest fajnie napisane, ale niejednokrotnie te doświadczenia, które były w tej książce, to bolały strasznie, to nie jest tak. Przecież ja bym ich do tej pory nie pamiętał i one nie miałyby takiego mocnego wyrazu, jeżeli by to nie było tak naprawdę przeżyte. Te zapiski z tych historii prowadziłeś aktualnie, tu i teraz, zawsze, a później do nich wróciłeś? Czy to był trudny orzech do zgryzienia jednego momentu, w którym postanowiłeś, że lecisz z tą historią i w tym momencie zaczynasz działać i wracasz do swoich kolei życia? Wiesz, wydaje mi się, że tak przed chwilą powiedziałem, że jeżeli coś miało jakiś ogromny wpływ na ciebie, to zostaje w tobie, a to w jaki sposób ty potem z siebie to wywalasz i ile razy, żeby się tego pozbyć, no to już jest rzecz indywidualna. Jest coś takiego jak zaśmieszanie pewnych rzeczy. Jeżeli masz na przykład z czymś problem, no to fajnie jest, że ty o tym mówisz, no, na przykład mówisz, ty mam takiego haluksa, że jak idę, to za
zaczepiam krawężnik, ha, ha, ha. Powiesz to 30 razy, no to masz wrażenie, że już cię to nie boli i się nie wstydzisz tego, że ci wywala haluks po prawo i że nie zakładasz sobie buta. Mówię tylko o takich rzeczach, że masz możliwość wyrzucenia z siebie. I ja przez zaśmieszenie pewnych historii również się ich pozbyłam w ten sposób. Nauczyłeś się już zamykać za sobą toksyczne tematy i drzwi, czy masz tendencję wracać do tego? Mi się wydaje, że moja choroba uzależnieniowa trochę mnie ciągnie w stronę zawsze takich rzeczy, które są problematyczne. Ogromnie dużo rzeczy jest związanych z moim ego i tego się cały czas uczę i na pewno to jest dla mnie bardzo rzecz ważna. I czasami wiem, że ogromna ilość związków, nie tylko damsko-męskich, ale związków między ludźmi, koleżeńskich, że była toksyczna, ale od mojej strony była. To znaczy ja musiałem się bardzo wiele rzeczy stanąć i przyjrzeć, żebym wiedział, że tą toksykologię w związku to tworzę ja, a nie, że jak do każdego mówię, nie, no to z nią to nie można, przecież to wariatka jest. A potem się okazywało, że ludzie, którzy, dziewczyny, które się ze mną spotykały, jedna ma męża, druga ma męża, trzecia ma dzieci, ma fajną rodzinę, tylko ja jestem takim typem, co sobie przychodzi i sobie gdzieś w przyszłym tygodniu ma wolne, to do Syrii pojedzie. No i to jednak tak naprawdę to jest moja nieumiejętność gdzieś tam osadzenia się w takich ramach rodzinnych, w takich ramach trochę bardziej bezpiecznych, takich, które idą w stronę spokoju ducha, a nie zbierania cały czas emocji i bodźców. Mówisz, że od czasów nastoletnich bardzo szybko zbierałeś emocje, które między innymi były stricte połączone z twoim rodzeństwem, z twoim starszym bratem. Też jestem młodszym bratem. Też często słucham historii osób, które rodzeństwo mają. Często są to historie, u mnie akurat nie, ale często są to historie, w których właśnie dochodzi między rodzeństwem do jakiejś podświadomej rywalizacji, do porównywania się, zaczynają się robić z tego problemy, bo jeden osiąga więcej, drugi osiąga mniej. Tak samo w przypadku pewnie sióstr. Czy ty z perspektywy rodzica, faceta, który jest już dorosły, dojrzały, masz jakiś pomysł na to, co chciałbyś powiedzieć młodym osobom, jeżeli mają tego typu problemy? Czy da się w ogóle w swoją głowę w takiej sytuacji jakkolwiek osadzić w sposób taki, by odejść od tego myślenia? Max, to jest arcyciekawy temat dla mnie, to co poruszyłeś. Ja niestety mam... Niestety, bo bardzo żałuję i z każdym dniem o tym więcej myślę. Ja nie mam jakiegoś bliskiego kontaktu ze swoim bratem. Jest to dla mnie bardzo, bardzo przykra, chyba jedna z niewielu przykrych w ogóle rzeczy, które na dzień dzisiejszy mam. Trochę obwiniam, i mi jest łatwiej z tym, obwiniam tutaj... drogę dorastania, to znaczy nie moją, nie mojego brata, bo jego nie oceniam. Ja to powiedziałem raz moim rodzicom, że uważam, że jest to problem niewytłumaczenia, kiedy można jeszcze, na czym polega tak naprawdę bliskość. Bo mam ludzi i im straszliwie zazdroszczę. Tak, i mam rodzeństwa, które jedno za drugie po prostu nawet nie ma żartów, jeżeli się śmieje z jakiegoś tam brata i za chwilę jest takie, wiesz, że można... Że czasami są sytuacje, w których to mleko... Wiem, bo mi rodzice mówią, że to nie jest do zagrania w ogóle, że to nie nauczysz. Nie wiem, na czym to polega. No ja akurat mam taką sytuację, że no obserwuję mojego syna, który ma swojego brata... Według mnie super chłopca też, tego małego mopsa cudownego. I wiem, że to też jest tak, że oni mieli kiedyś ze sobą lepszy kontakt. Teraz jak Szymon dorasta, jest prawie pełnoletnim facetem, to wiem, że też im się trudniej jest dogadać. Może wróci ta miłość braterska, może to wróci to przywiązanie. No ja mogę za to trzymać kciuki, żeby to gdzieś było. Ale czasami jest różnica wiekowa. Czasami są różne sploty sytuacyjne. Mówisz, że osoby wskakują za siebie w ogień lub też nie. Ale są też odcienie szarości w momencie, w którym czasami ta miłość jest,
a czasami tej miłości nie ma. Zastanawia mnie, z czego biorą się jakieś frustracje, z którymi sobie nie radzimy i nie znajdziemy na to jednej odpowiedzi. Ja doskonale o tym wiem, natomiast chodzi mi o fakt tego, że nagle się mleko jakieś rozlewa i co wtedy? Czy to jest moment, w którym ty jako doświadczony gościu wiesz, że czy masz lat 15, 20, 40, to jest moment, w którym, żeby to utrzymać, gadacie o tym, idziecie razem na terapię, czy to jest moment, w którym właśnie drogi się rozchodzą i później można tego bardzo mocno żałować? Life goes on. Wszystko się toczy w jakimś tam rytmie życiowym. Dla mnie jest najważniejsze, żeby nie zakładać. Ja mam obraz tego, że zawsze się coś może zmienić. Nawet te moje takie stany napięcia na coś, albo obrażenia, pogniewania, rzeczy, których nie do końca kontroluję u siebie w emocjach, też nie zakładam, że one będą zawsze. Ja staram się żyć i patrzeć tym, co, kurczę, co jest fajnego do zrobienia. No, dzisiaj jest słabo. Oczywiście, że jest... Mówisz, że to jest jedna z historia z twoim bratem, które albo chciałbyś naprawić, albo niekoniecznie układa się w taki sposób, w jaki sobie byś tego życzył i mówisz, że coraz częściej o tym myślisz. Ja nie chcę naprawić, bo tam nic nie zepsułem, ale jak się kiedyś to poukłada, to też będzie super. Jedno i drugie, każdy żyje według jakiegoś tam swojego wzorca, albo jak mu wychodzi, bo w moim przypadku to jest bardzo, chciałbym mieć wzorzec, ale ja to idę tak, jak mi raz się coś lepiej przytrafi, raz się gorzej przytrafi. Czy z tej perspektywy uważasz, że łatwiej jest nie mieć rodzeństwa? Nie, no rodzeństwo jest fantastyczną rzeczą, na przykład, żeby się z kimś pokłócić, no to nie miałbyś brata, to teraz byśmy nie pogadali dużo, wiesz, nie, to jest chyba fajna rzecz, no kurczę. No, ja się podpisuję pewnie, tak? No, ja mam tak, że nawet jak nie mam kontaktu z Filipem, to zanim tęsknię i się zastanawiam, a co, to i mam wiele razy takie, żeby mu coś tam wysłał, a z drugiej strony wiem, że nie... razy, że a nie, ja nie, wiesz, to też jest, wszystko daje energię. No najgorzej, jak ktoś ci jest obojętny. No to jest to najbardziej przykre. Życie jest za krótkie z perspektywy tego wszystkiego, co już przeżyłeś, by... Ale oczywiście, że uważam, że życie jest za krótkie. To znaczy, jeżeli masz taką ilość przeżytych chwil, bodźców, miejsc, które widziałeś, ludzi, które poznałeś, jak ja o sobie myślę, że mam, to ja na pewno nie żałuję, że czegoś nie mam. Nie, ja już jestem, ja się cieszę, że jestem w tym momencie, jestem pogodzony, bo no, chyba jest lista jeszcze pewnie tego, co jest fajnego do załatwienia, ale też wiem, że dużo zrobiłem rzeczy, więc ja nie żałuję. Jesteś dumny? Ja nie żałuję. Ja nie wiem, nie odczuwam czegoś takiego. Przyjdzie moment, w którym będziesz zadowolony z siebie, a nie po prostu pobłażliwy? Nie wiem. Nie wiem. Ja często rozmawiam z moją soulmate, z Dorotą, którą strasznie lubię, z Dorotą Szelongowską, i ona do mnie cały czas mówi, ale ty jesteś fajny, bo ty coś. A ja tego po prostu, jak ja to słyszę, to mi dziwne miny robię, bo ja nie potrafię tak. Ja wiem, że ja na przykład coś się tu wyperfumuję, założę koszulę i mi się sobie podobam w lustrze i nawet jak czasami też coś napiszę, to tam się pochichram z tego, albo jak zrobię fajne zdjęcie. A co myślisz o zaczynaniu dnia od tego, żeby sobie powiedzieć, że jest się fajnym i że możesz dzisiaj... Bardzo, jeżeli komuś pomaga, bardzo proszę, ja to często robię. Nie wierzę w to w ogóle, ale mam tak, że sobie, tak jak ci powiedziałem, wstaję rano, jeszcze jak coś tam sobie takiego dołożę, co ludzie mają, że albo zrobię sobie pyszne śniadanie, albo gdzieś dostanę od kogoś pod koszulkę fajną, nową, czy kupię sobie shorty, które mnie nie cisną w bebech, to potem jak założę, to jestem zadowolony. To mówię, o, to będzie dobry dzień, albo coś takiego się tam wydarzy. Pewnie, że są te małe takie sytuacje, które powodują u mnie ten uśmiech i to jest szczery bardzo uśmiech. Tylko ja nie wiem, wracając do tego, co się zapytałeś, czy ja to odczuwam jako zadowolenie, czy to jest takie pobłażanie, bo ja chyba... Z tego zadowolenia chyba ja nie mam jeszcze czegoś takiego. Ja na przykład jestem bardzo zadowolony, ale nie wiem, czy to jest moja zasługa ze współgrania właśnie z Szymonem, z moim synem. I ja jestem z tego bardzo zadowolony, ale uważam, że to jest jego więcej zasługi w tym niż moje.
Ja myślę, że porówno, bo wszyscy. A może porówno, no dobra, no to, gracie, no to jest. Gracie na pewno do jednej bramki, więc jest to współzależne. Tak, i to mi się naprawdę strasznie podoba i ja się z tego tak bardzo cieszę. I to są rzeczy, które wiem, że o matko, to jest super. To jest super i to jest bym numer jeden sobie wpisał. Dwa, wiem, że mi super zdjęcia, że umiem robić zdjęcia, które mi się podobają. Więc to też jest dla mnie bardzo ważne. Kilka rzeczy potrafię zrobić takich, których jest po prostu top, top, top. Ale czy ja mam także zadowolony z siebie? Jestem zadowolony jestem z tej książki, którą napisałem. Z drugiej też jestem zadowolona, która lada dzień już mam nadzieję, że jakoś tam zacznie funkcjonować. Funkcjonować, tak. Z czasu, który mam w tej chwili i w jaki sposób nim zarządzam, nie jestem zadowolony, chociaż uwielbiam robić to, co robię, czyli wyjazdy, czyli oglądać świat po swojemu, czasami bez celu, oglądać miejsca, patrzeć. A wiesz, że praca na freelancie troszkę taka jest, że czasami dążymy do takiego poukładania klocków etatowego, ale jeśli jesteś twórcą wolną duszą, to jestem wolną duszą, bo ja muszę ci powiedzieć jedną rzecz, co mnie wszyscy znienawidzą po drugiej stronie tego fioletu, do którego mówię, to ja ci muszę powiedzieć, że ja nie mam pracy, ja nawet nie jestem freelancerem. Ja po prostu w momencie, kiedy mi się kończy wszystko i możliwość najedzenia się obiadu, to szybko na szybko coś kombinuję, bo ja nie mam zawodu, ja się nie nauczyłem w momencie, kiedy powinienem, bo tak naprawdę mówimy o czymś, że ja bym sobie przypisał. Ale to jest twój sposób, jasne, wolny na życie. Ale jasne, że tak. Natomiast nie jest to coś takiego, że ja mam ten freelance taki, że okej, czekam, to jest moje CV i jak ktoś się zgłosi, to ja... Nie, bo ja w przyszłym tygodniu jadę... Ja bym ci jednak to CV w jakimś stopniu stworzył, więc myślę, to ono by się nie kończyło, kochany, bardzo... Oczywiście, że tak. Oczywiście, bo jest wiele rzeczy, bo ja bo potrafię pracować... multiinstrumentalistą. Tak, potrafię pracować w kuchni, potrafię pracować w gastronomii, w której siedzę ponad połowę życia. Jeżdżę samochodem jako kierowca, bombowca, jako czasami kurier, czasami jadę niedługo do Wiednia po jakiejś rzeczy. Jak nie, to dostarczam samochód na Majorkę. Robię mi naprawdę setki rzeczy robię, żeby gdzieś tam było na to, żeby Szymonowi nie brakowało na dentystę, okulistę, żeby była na jego szkołę, żebym ja oddał po 3 miesiącach zaległości za kamienicę, za mieszkanie. Natomiast no, to jest mój sposób życia, ale to nie jest tak, że ja mam pracę. Ja, wiesz co, nie powiem, nie elegancko, zaczepnie powiem ci wręcz, że ja pracuję wtedy, kiedy ja mam czas, a nie odwrotnie. I ja tak sobie to życie staram się zrobić. No. Nic nie musisz, to jest tylko i wyłącznie... Muszę pokazać Szymonowi, że życie jest fajne, że warto jest poznawać je, że warto jest poczekać, jak masz gorszy moment, bo to jest wszystko na osi czasu jest taki wszystki, tylko jest takim jednym chwilowym odcinkiem. Jak jest coś złego, to kurczę, to minie. To wywietrzeje. Nawet ten smród, jak się narobi w życiu. Potem jak będzie fajnie, to też wywietrzeje niestety. Ale ja, to jest jedyna moja rzecz, którą ja bym podpisał się leworęcznie pod tym, że ja muszę. To ja udowodnić Szymonowi, nawet na siłę mu udowodnić, że życie jest fajne. To jest wywiad z tobą, ale ja ci tylko powiem, że chciałbym być takim tatą dla swojego syna. Mogę cię adoptować, bo jeszcze mam plany na przyszłość, więc bardzo proszę. Ja bym chciał. O. Co ci dają podróże, Wojtek? Myślałem, że chciałeś się dopisać do Szymona trochę. Nie, będę. No to już bierz to jako swoje i bardzo dobrze. No tak. To cieszę się, że mogłem powiedzieć coś takiego. Ja jestem pierwszym odbiorcą, który łapie z tego jak najwięcej. W którym momencie skumałeś, że podróże to jest coś, w czym się czujesz dobrze, że to ci daje jakiś... Właśnie, co ci to daje? Daje ci to upust emocjom? To jest swego rodzaju terapia? To jest swego rodzaju ucieczka? Bo to wkręca, co? To wkręca i zaczęliśmy już na ten temat mówić, że jest to dla mnie konkretna ucieczka już zdrowsza niż ta, którą miałem w środki zmieniające świadomość. Czyli książki, pisanie, a druga rzecz to są podróże? Czy to idzie współzależnie i bardzo często jedno wynika z drugiego już w tym momencie u ciebie? Moja choroba uzależnieniowa była również takim czymś, uzależnieniem od tych bodźców, tego, żeby się cały czas coś działo. W tej podróży mojej życiowej, czyli w podróżowaniu, w tej drodze życiowej jest cały czas ten sam element. On się powtarza, czyli jak wyjeżdżam, są nowi ludzie, nowe miejsca, nowe
że tak powiem, no przygody, ale to chodzi o to, że czasami, bo ja no nie mam, nie potrafię mieć planu ani życiowego, ani na wyjazdy, więc jak jadę do jakiegoś miejsca, to ja muszę w tym momencie pierwszym, najważniejszym tu i teraz reagować. Okej, jak znajduję, gdzie znajduję transport, gdzie znajduję spanie, jak się najem, co ja zobaczę, to wszystko jest robisz tak. Robisz to wcześniej, czy robisz to spontanicznie? Nie, no właśnie robię to spontanicznie i to jest to, o czym ci mówię. Ta ilość bodźców, która do mnie trafia, to jest dalej przełożenie tego, co miałem, oczywiście pijąc, no bardziej niebezpieczna rzecz, którą miałem wcześniej, więc dla mnie te wyjazdy są to ucieczką od rzeczywistości. Ale od ty czujesz moment, w którym już musisz wyjechać? Czy to są raczej... Całą dobę. Czy to są... Całą dobę to czuję. Okay. Całą dobę, ja mam tak, że... W miejscu na razie czułeś się najlepiej ze wszystkich, do których dotarłeś? Mówimy o geografii, tak? O równoleżnikach i południkach i gdzieś jakbyś miał postawić Max, krok. To wszystko zależy od nastroju, od momentu życia, od momentu, od emocji, w jakich jestem. Jesteś twórcą, to czujesz chyba emocje. Tak, ale dlatego mówię, że na przykład jeżeli potrzebowałem ogromnie spokoju, wyciszenia, okay, zajrzenia w siebie, to dla mnie fantastyczną wyprawą były Wyspy Szetlandzkie. To jest koniec Szkocji, jedziesz do ostatniego portu, lecisz do Aberdeen, stamtąd bierzesz prom, albo normalny prom, albo dogadujesz się na miejscu, możliwość przejazdu aż do Lerwick, do ostatniego portu na Wyspach Szetlandzkich, do miejsca, który jest tak naprawdę jakimś kosmosem. Masz krańcem świata, gdzie masz bardzo małą ilość ludzi, gdzie wychodząc poza miasto, idąc do następnego miasta piechotą 20 czy 30 kilometrów, nie spotykasz ani jednej osoby, spotykasz tylko kuce, szetlandzkie kucyki, które biegają, które na ciebie reagują, podbiegają do ciebie jak psy, że są chętne do kontaktu i patrzą na ciebie, oglądają po tych wrzosowiskach, których idziesz, jeszcze jak sobie weźmiesz porę roku fantastyczną i na przykład taką wczesną jesień. Oczywiście tam mrzy cały czas i leje i buty i portki, masz wszystko mokre przez całą drogę, przez cały spacer, ale nie widzisz ani jednego człowieka, widzisz tylko zwierzęta, masz od tego torfu, który tam jest, od tych torfowisk, masz zupełnie inne zapach. Masz cały czas kurczę, obrazy niekończących się łąk. To na ciebie tak wpływa. Masz coś takiego, dostajesz, jakbyś naprawdę coś znalazł fajnego, jakbyś znalazł zegarek, czy tam, nie wiem, jaką wartość masz, żebyś sobie wyobraźni, ale no, że coś takiego fajnego dostałeś. Ciekawa sytuacja, też to opowiadałem moim znajomym ostatnio, że tak naprawdę podobna wysokość na globusie, szerokość geograficzna, masz kawałek dalej Islandii i w tej Islandii tak samo masz te same zwierzęta, masz te kucyki, które już do człowieka nie lecą, a jest taka śmieszna opowieść, że jak widzą cię w Islandii, to one uciekają od ludzi i tak się pytałem kogoś na tych Szetlandach, mówi, jak to jest, że u was te kuce lecą do ludzi i są takie fajne, a w Islandii jest problem taki, że jak cię kuc widzi, to od razu długo. I dostałem odpowiedź taką, słuchaj, bo u nas na Szetlandach, na Wyspach Szetlandzkich, na kuce to się robi swetry, te kardigany, a tam się je zjada. No i to oczywiście jest, wiesz, no śmieszną opowieścią, po takiej opowieści również podróżuję na świecie, żeby sobie to śmiesznie potem opowiadać, jak wygląda świat dla ludzi, bo też mam wrażenie, że im więcej takich historii powiem, to kogoś mogę zaciekawić i ktoś może tą drogę sobie, nawet nie, że cały czas, ale potem skorzysta, choć może ja sobie zobaczę te wyspy, które są fajne tak naprawdę, więc opowiadając o tych miejscach, o tym globusie, jest dużo takich miejsc, w których się dobrze czuję. Jeżeli chodzi o miasto, na pewno dla mnie top to jest Nowy Jork, w którym mieszkałem, który widziałem prawie że dziesiątki razy z razy i ja tam na pewno jeszcze sobie gdzieś kiedyś zamieszkam, bo też tam już siedziałem dłużej, bo to jest moje takie drugie miejsce jak Mokotów, jak Warszawa, które ja znam. To znaczy ja się nie no i mało już jest takich miejsc, ale ja się tam nie czuję obcy. Ja tam jestem pod... Byłeś na tej wyspie dla więźniów? Gdzie, na Ellis Island czy na Rockers? Właśnie nie... Rickers. Totalnie wymarła, dziwna wyspa, jak z po prostu jakiegoś horroru, jak tam dopłynąłem, to nie wiedziałem,
o co Kaman w perspektywie, jakby wiesz, 10 minut płynięcia promem. Słuchaj, są jeżeli chodzi o takie, jeżeli cię kręcą rzeczy, to ja takich, to ja mam całą listę tych takich miejsc naprawdę opuszczonych, przedziwnych, które nie tylko dobrze wyglądają na zdjęciach, ale które mają te w środku dziwne jeszcze, wiesz... Może to jest najdziwniejsze miejsca Wojtka Friedmana. No tak, ale takich już jest bardzo, bardzo dużo tych filmów, a ja tak jak powiedziałem, od strony tego ego nie chcę robić tego, co wszyscy, tylko zawsze mam ten swój, więc ja na przykład jeżdżę tam, gdzie można jechać bez pieniędzy, no i to jest tak trochę naturalnie wychodzi mi te podróże, bo wcale nie muszę udawać, że ja tam nie mam tych zaskórniaków odłożonych, a właśnie jak mam tak, że coś zarobię, to od razu patrzę, gdzie mogę pojechać. Ale jest wiele tych już w tej chwili nawet miast opuszczonych, ze względów na przykład jakichś tam geopolitycznych. Byłem w mieście niedawno w Belgii, która była przeniesiona elektrownia chyba jądrowa tam i trzeba było wysiedlić ludzi, dostali inny. No ale chodzisz uliczkami, chodzisz domami, kiedy wiesz, że tam jeszcze parę lat temu było życie i nagle się okazuje, że w ogóle jest coś dziwnego i nie ma nikogo. Jest parę tych takich miejsc, które są ciekawe. No, na pustyni też, ta pustynia. Ostatnio byłem w Emiratach, gdzie się przesuwa ze względu na wiatr pustynny. Jest miasto, które jest zakopane przez piasek, że tylko ci dachy wystają budynków, więc to też jest fajne tam sobie oglądać i patrzeć, o kurczę, jeszcze parę lat temu tutaj było życie, a nagle jest już, prawda, natura wzięła górę nad tym wszystkim. Czy piłeś najlepszą kawę do tej pory? A to jest bardzo dobre pytanie, mój drogi. Też bym trochę powiedział, że to chodzi o emocje, bo czasami sobie coś przypomnisz, fajne śniadanie z kimś, cudowne rozmowy i ta kawa, która mogłaby być lurą albo czymś zupełnie nie... Ja pytam, gdzie ty piłeś najlepszą? No, ja wiem, ale mówię ci, że to o to chodzi. Ja wiem. A ty wiesz swoją? To ty mi powiedz teraz. Powiedz mi ty, gdzie piłeś najlepszą. Gdzie piłem najlepszą kawę? No właśnie. Nie jest tak fajnie. Co masz zdarzenia, pamiętasz, wiesz, to coś próbuję takiego. Próbuję sobie przypomnieć. Bo to są emocje. Ja już smak wiem. Smak wiem. I wiem też miejsce... Szybciej przyszła mi do głowy herbata. Okej. Okay. Proszę powiedzieć mi. I państwo no, tutaj? No oczywiście Turcja, Stambuł. No to, bo Stambuł jest bombowy. To jest tak fantastyczne miejsce. I oczywiście żadna ta europejska część, tylko tam bardziej, no pewnie, Kadiko i te wszystkie tam dzielnice. To jest cudo, cudo, polecam. Herbatka to Stambuł, a nad kawką jeszcze myślę. No to ja kawę mam w ogóle coś przedziwnego. Wiesz co, ja ci powiem szczerze, że ja chyba kawę to najbardziej lubię u siebie w domu. A widzisz. I to jest takie miejsce, które daje mi ciepło, rytuał. No właśnie. Coś, co ja lubię. No właśnie. I to są chyba emocje wytworzone same przez się, przeze mnie. No właśnie. I dom jest taką przestrzenią, w której lubię wypić kawę i poczytać książkę no i czuję super. Się. I dla super. Mnie kawa jest swego rodzaju właśnie synonimem domu i emocji. I wolności, czyli tego, że się nie liczysz z czasem, bo wiesz, że masz ten moment dla siebie ważny, że dbasz o siebie, okej, chcę, robię coś. To jest ważne. Ale kawa bardzo. Ma w sobie takie kilka elementów, które powodują, że wracasz w różne miejsca, bo nie tylko smak, ale przede wszystkim zapach. Mhm. To jak kawa będzie podana. Mhm. A, więc jest składowa, na pewno. Myślę, że gdzie indziej czułem ją najbardziej, a gdzie indziej piłem ją w wyjątkowy sposób. Ale tak przewrotnie zadałem ci to pytanie, bo byłem ciekawy, czy nie, jesteśmy... Nie, no fajne są oczywiście. Ja byłem na plantacjach, byłem w Kostaryka, byłem gdzieś tam, wiesz, Nikaragua. To są fantastyczne miejsca. I gdzieś tam ja, którą może najbardziej... Może rodzaj kawy, który no to właśnie chciałem lubi. Powiedzieć. Coś, co ja tak teraz sobie skojarzyłem, wtedy, kiedy tobie dałem czas na namysł, do namysłu, to ja sobie przypomniałem, to ja na przykład w Rio, kiedy uwielbiam kawę brazylijską, bo dla mnie jest ta najfajniejsza, a nie jakieś tam kwaśne rzeczy afrykańskie, czy właśnie Kostaryka. Ja lubię ten Brazyl, to jest dla mnie top. I ja pamiętam miejsce, w którym znalazłem i gdzie tam ja też trochę jestem takim, wiesz, już przyzwyczajam się do czegoś ważnego i dla mnie sam rytuał i oczywiście przelew w domu, wszystko, no tak, to jest ważne. Ale trafiłem na kawę, która miała w sobie tartą skórkę pomarańczową.
Ale słuchaj, i ja to jeszcze miałem cold brew i cold brew miałem zrobione coś i coś miałem takiego zrobionego w Rio, kiedy wychodziłem, już nie wiedziałem, czekałem tylko na ostatni autobus do... Te odchody mnie nie kupują, ale ta skórka pomarańczy mnie kupuje. Ale widzisz, wróciłem tutaj, mam przyjaciela, który miał swoją pierwszą palarnię, Konrad, którego serdecznie też zawsze pozdrawiam, i jemu powiedziałem o tym projekcie, który jest w ogóle, nie wiem, no się zna jak mało kto. I mu powiedziałem, mówię, słuchaj, i o smaku pomarańczy. On się na mnie spojrzał i mówi, kurwa, Friedman, ty to mówisz jak jakiś co? Ja mówię, przysięgam, weź to sprawdź. I dałem mu taką odrobinkę. Mieliśmy spróbować zrobić podejście do tego, żeby gdzieś tam tą suszoną skórę pomarańczy wsuć, bo to nie jest tylko smak w ziarnach. Nie, to był ewidentnie jeszcze tarta tam do tego, że to no miałeś coś przedziwnego, kiedy dla mnie naprawdę jest najważniejsza kawa. Jakbym ktoś mi powiedział kawa o smaku pomarańczy, to bym powiedział idź w ogóle wodę wypij. A co wróć sądzimy tutaj. O espresso tonik? Tonik? Przed chwilą wypiłem, tutaj jest całkiem spoko. Ja lubię. Pytam w kontekście tej pomarańczy. Naprawdę ja lubię, dla mnie jest super. Dla mnie jest super. Jak ktoś ci poda, czy samemu też lubisz? Zależy od miejsca, bo czasami dostaję taki, co po prostu mi przykro jest, bo jeszcze jakaś młoda osoba mi to przyniesie i nie chcesz robić się dziada i tam tłumaczyć albo być kimś, a uważasz, że to jest dziaderskie, wytłumaczyć komuś coś? Z perspektywy nabytej wiedzy chociażby. Kurczę, jakby to była... To jest chyba takie nasze polskie, że odbieramy to jako atak. A jeżeli usiadłby naprzeciwko mnie facet, który przyjechał pół świata, a ja jestem studentem, który ma 18 lat, i on by mi powiedział, słuchaj, w Brazylii piłem tonik espresso takie, że podali mi to tak i tak, to ja bym sobie pomyślał, kurczę, jakiego mogę nabyć skilla, jak ja następnym razem go posłucham. No fajnie mówisz, to mi też dużo daje, jak takie rzeczy mówisz. Ja niestety tego nie mam, ja mam bardziej, że... Ale że ty ja myślisz, mam od... że tylko ty tego nie masz, czy że... Nie, ja mam od strony empatii, że muszę się dobrze... żeby komuś coś powiedzieć takie, że coś mi nie pasuje. Ja mam mało w sobie tej asertywności, a zawsze mi jest bardziej... Ale uważasz, że coś powiedzieć komuś to można tylko tak, wtedy, kiedy jest się zdenerwowany? Nie, dlatego właśnie to powiedziałem, że ja mam w sobie mało tej asertywności, żebym od tej strony udzielał wymieniał się tą informacją z kimś, a bardziej mi się wydaje, że mógłbym, nie, że mógłbym być odebrany, ale komuś mógłbym zrobić przykrość, że kurczę, ktoś się starał, umie tak zrobić. No i trudno. Ja mam niestety mało tego w sobie i bardziej bym myślałem... To nie jest powielanie błędów? Na pewno. No ale to też ja... Nie sądzisz, że na swojej drodze powinniśmy spotykać właśnie osoby, które się odezwą, bo ta osoba może robić w zły sposób ten tonik espresso do końca życia. Jasna sprawa. To pewnie chodzi też o wiek, w którym jesteś. Te właśnie dziaderskie rzeczy, te, które się wiążą... Do którego momentu, twoim zdaniem, Wojtek, powinien być ten parasol ochronny, w którym... Znaczy, ja uważam, że dobry dla ludzi powinieneś być zawsze tylko wydaje mi się, że to wszystko jest kwestia formy. Tak, ale nie wszyscy wszystko umieją. Ja od siebie nie wymagam na przykład, żebym wiedział, gdzie jest dokładna granica asertywności, a empatii. I ja inne rzeczy umiem. Ale a tutaj mogę, daję sobie prawo... Nie, daję sobie prawo do tego, żeby nie wiedzieć tego. I raz będę reagował w sposób taki, jak będę czuł, czyli komuś powiem, proszę panią, tutaj pani wpadło, prawda, do rosołu, nie jem rosołu, bo nie jem mięsa, ale coś, prawda, takiego jest i czasami... Jest rosół wegański, prawda? Nie wiedziałem. Znaczy jest wywar warzywny i ja to... Mi się rosół bardziej kojarzy z taką nogą od kury taką. Od kiedy nie jesz mięsa? A już kilka lat namówiła mnie. Znaczy nie namówiła, ale nie jadła moja... Moja koleżanka nie jadła mięsa i jakoś tak się po niej zacząłem przekonywać. Lepiej się czujesz bez mięsa w swoim życiu? Lepiej. Dzisiaj to się czuję ogromnie właśnie ze względu na empatię, na to, co się dzieje przy tych przemysłowej hodowli zwierząt od tej strony. Dwa, nie uważam, że cokolwiek wytracę. Już przy tej możliwości zjedzenia ostatnio jadłem jakieś hamburgery z grochu, które 17 razy oglądałem opakowanie od tego, bo mi się wydawało, że Warszawa jest chyba trzecim. Tak, wiem. Jesteśmy w czepku urodzeni tutaj. Wiem, wszystko wiem. Ja mam znajomych, którzy też z Berlina tu przyjeżdżają, kiedy to pierwszy Berlin był taki nastawiony na to, żeby jeść na zielono bez mięsa. I te rzeczy, które tutaj są, no są normalne. No. Ja nie oczywiście nie do końca mnie zawsze stać na to, żeby chodzić po restauracjach, więc tam sobie po swojemu ten falafel żrę, gdzie mogę, ale
ale i za granicą także, ale ja nie uważam, że tracę cokolwiek. A dla mnie, jest... destynację, jeżeli chodzi o podróż, jeżeli chodzi o kuchnię, kawę, herbatę, czy uważasz, że chciałbym wszystko do kawy, chciałbym wrócić do tej, którą widziałem, czyli jeszcze za krótko trochę byłem w tym Rio, a było naprawdę super. Ja musiałem wracać, bo miałem ostatni samolot do Europy, bo się zaczął COVID i miałem w ogóle straszne przygody w tym Rio i w ogóle w Ameryce Południowej, więc ja bym na chwilę jeszcze chciał wrócić, tym bardziej, że ja tam potrzebuję jeszcze zobaczyć Wenezuelę i Paragwaj, którego nie widziałem, Chile, Boliwię, i ja tam sobie wrócę po tą kawę. Na pewno do tego miejsca wrócę po tą kawę na 100%. Mam taką listę rzeczy, którą bym chciał zobaczyć. Czego byś zaczął? Jakbyś zaczynał jeszcze raz? Czego zacznę? Ale jakbyś zaczynał jeszcze raz Amerykę Południową, która przede mną, to od czego byś zaczął? No to zacząłbym tak, jak mnie stać, Max. Ja nie mogę. Ja nie mam aż takich umiejętności myślenia. Ale jakbyś miał powiedzieć komuś na podstawie doświadczeń swoich, gdzie lecieć, co cię najbardziej ujęło, co uważasz z perspektywy oglądania Atlasu czy czegokolwiek jest takiego najbardziej ciągnącego, i ty masz inne spojrzenie na podróżowanie, na pewno. Ono jest zdecydowanie bardziej wyrafinowane, sprecyzowane lub też niedoprecyzowane w wielu kwestiach, i to powoduje ten wachlarz możliwości. Więc zdecydowanie jest to ciekawsze niż spojrzenie po prostu zero-jedynkowo, a tutaj mamy hotel all inclusive. Przynajmniej dla mnie. Odbiorca może sam zdecydować, czy on skorzysta z jednej, czy z drugiej opcji. Właśnie najlepiej mają osoby, które mogą jedno i drugie zrobić. No bo ja to takie gadanie jest o tym, jak mówię... Ale ty też byś mógł zrobić jedno i drugie, tylko wybierasz opcję pod tytułem takim, że decydujesz się... Wojtek, jeżeli dolatujesz do Rio, to pewnie mógłbyś dolecieć gdzieś bliżej i pewnie spędzić tam krótszy okres czasu. Nie, to są już wszystko... ci tłumaczę, bo na przykład lecąc do Rio, ja miałem pracę, gdzie mogłem coś wykonać za to, żeby być w Rio i wrócić z wycieczką gdzieś tam coś zrobić przez biuro podróży, w którym byłem zatrudniony. Więc to nie jest to, że ja wybrałem sobie destynację, że ja wylądowałem. Ja wylądowałem w Santiago de Chile, gdzie musiałem być, bo taki był bilet, ale stamtąd miałem coś do wykonania, że po prostu ta droga moja tak się potoczyła. Czyli work and travel. Cudowna opcja dla wszystkich ludzi do tego, by poznawać świat. Jasne, ale jakbyś wybierał teraz i miałbyś możliwość wybrania, od czego byś zaczął? Nie potrafię powiedzieć. Bo już bym kombinował na to pytanie, a to jest za fajne pytanie, żebym cię teraz wprowadzał w błąd. Czyli wsadzamy to pytanie w nawias i za parę lat może do niego... Jasne, ja ci mogę polecić miejsca, które widziałem nawet, ale nie widziałem innych. Fantastyczne jest wybrzeże Chile, chociaż wydawało mi się, że miejscowość, która się nazywa Valparaiso i się skojarzy z rajem, i w ogóle wylądowałem tam o 7 rano i zaczęły się zamieszki, gdzie się wszyscy zaczęli gaz łzawiący i wojna była prawie domowa w tym miejscu, gdzie byłem, a wydawało się, że to jest Valparaiso. Było brudno i były fabryki nad tym wybrzeżem pacyficznym, więc to bardzo różnie jest, ale u mnie ta ilość emocji, co tam dostałem, i te zdjęcia, które sobie przywiozłem stamtąd, są super i ja bym nie chciał inaczej tego przeżywać, ale wiem, że są piękne miejsca, wiem, że jaka Argentyna wygląda cała, bo ją przejechałem wszerz. Wzdłuż nie, no bo nie widziałem Patagonii, ale wszerz ją przejechałem. Od wrota Inków, od przejścia z Chile aż do Buenos Aires. Płynąłem La Platą do Montevideo. Też fantastyczne przygody, też fajne miejsca stamtąd. Dużo jest, kurczę, no cały świat fajnie wygląda na to. To wcale nie trzeba tam druga część globu, bo w tej chwili byłem niedawno na wyspie Man, między Irlandią a Anglią, gdzie bym w życiu nie powiedział, że są fajne rzeczy, a na wybrzeżu po prostu siedziałem z otwartą japą i oglądałem, dobrze, że tam mi nic nie wpadło, bo naprawdę byłem pod wielkim wrażeniem tych klifów, tego wszystkiego, starych latarni morskich. Też zależy. Świat jest fantastyczny. Tutaj na pewno też są, jak pojedziesz kawałek za Powsin, to sobie znajdziesz coś dla siebie. No, ja nie potrafię siedzieć w tym miejscu i nawet nie chcę, bo mam za mało czasu na to. Więc ja od swojej strony mogę zawsze namawiać kogoś, jak chcesz gdzieś wyjechać, ruszaj dupę, zabieraj plecak. Jak nie masz pieniędzy, to sobie dalej jesteś w stanie, bo wiele osób mówi, no dobra, no ale to trzeba mieć tyle pieniędzy. Ale ile pieniędzy? Są portale, są rzeczy, to już
milion razy mówiłem, są możliwości skorzystania spania u ludzi z couchsurfingu. No, drugi powie mi, no dobra, ale żeby u obcego spać. No, jeżeli jesteś pozamykany, tak, no to faktycznie siedź tam, oglądaj sobie Netflixa i spędzaj życie po swojemu. Ono też będzie super. A ja nie mówię, że moje jest lepsze. To też jest fajna rzecz. Będzie na pewno inne. Będzie inne, no. Życie trzeba przeżyć. Ja zawsze mam taką swoją misję do tego, by zadać na koniec pytanie, jaką kto ma filozofię szczęścia, ale wydaje mi się, że Wojtek Friedman odpowiedział wyczerpująco, chociażby w ostatnim pytaniu, na to pytanie ostateczne, więc zadawać go dzisiaj będę. O to chodzi. Dziękuję ci pięknie za wyczerpującą rozmowę, która była najdłuższą rozmową i dała na pewno mnóstwo ciekawych informacji dla osób, które nas słuchały. Ogromnie się cieszę, że do mnie przyszedłeś. Pięknie ci dziękuję za szczerość, za emocje, za uśmiech, bo to jest chyba finalnie w życiu najważniejsze. I chciałem jeszcze pozdrowić mojego brata i powiedzieć, że go bardzo kocham. Pozdrawiamy brata i Szymona pozdrawiamy. Oczywiście, tego to zawsze. Piątka dla Szymona. Bardzo dziękuję, Max, za czas. Dzięki za wypowiedź. A polecam, jak to się w mailu zawsze na koniec dodaje, PS, odpal sobie piosenkę elektrycznych gitar Napady, bo to jest taka pioseneczka, która jest dla tych, co kochają być w ruchu. To była audycja i podcast Za Kulis. Dziękuję ci pięknie, Wojtek. Dziękujemy wam za to, że dotrwaliście do końca. Mam nadzieję, że stworzyliśmy cudownie nową historię zza kulis, która napędzi, zainspiruje i da uśmiech, bo o to w życiu chodzi, żeby każdy dzień był piękny. Dzięki, do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się nisko, Max Ber. Moim gościem był Wojtek Friedman. Zza kulis w Chili Z.